Szanowna Pani Marszałek, Wysoka Izbo, Panie Ministrze. W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego mam zaszczyt zabrać głos i przedstawić stanowisko klubu do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz innych ustaw. Wysoki Sejmie, to już kolejna w dniu dzisiejszym propozycja zmian w zakresie tej ustawy, czyli ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tak jak mówiłem w poprzednim punkcie, działamy w obszarze bezpośrednio dotykającym wielu Polaków. Musimy to robić bardzo rozważnie, nawet wówczas jak w przypadku tej propozycji zmiany, gdy wnioskodawcy przekonują o dobrych intencjach i wielu zaletach tych rozwiązań. Dlatego też zgłaszamy wniosek na początku tego wystąpienia, wniosek o by ten projekt procedować dalej w Komisji Finansów Publicznych. A wracając do zawartości projektu, do merytorycznych rozwiązań, to wnioskodawcy wnoszą o, jak to sami określają, wakacje ubezpieczeniowe i tzw. kredyt podatkowy w pierwszym okresie po zarejestrowaniu i podjęciu działalności gospodarczej. Mają te proponowane rozwiązania efektywnie zmniejszyć obciążenia publiczno-prawne w stosunku do osób, do przedsiębiorców rozpoczynających wykonywanie działalności gospodarczej. Wysoka Izbo, wakacje ubezpieczeniowe to pomysł, by można było opóźnić powstanie obowiązku objęcia ubezpieczeniami społecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym przedsiębiorców będących osobami fizycznymi rozpoczynającymi wykonywanie działalności gospodarczej. Ta materia wydaje się budzi najwięcej kontrowersji. W dotychczasowej dyskusji też to się przejawiało, kontrowersji, dylematów prawnych, bym powiedział. O ile wiem, w rządzie również nie zyskała aprobaty wśród ministrów. Zaś jeśli chodzi o kredyt podatkowy, czyli zwolnienie z obowiązku wpłacania zaliczek na podatek dochodowy, to warunkiem ubiegania się i skorzystania ze zwolnienia według projektu jest to, by podatnik przez cały okres korzystania ze zwolnienia był małym przedsiębiorcą, tak jak stanowią przepisy o swobodzie działalności gospodarczej. Jest, jak się analizuje przepisy, zapis niemożliwy do wyegzekwowania. Nie ma wyraźnego przepisu o utracie prawa do zwolnienia w przypadku utraty statusu małego przedsiębiorcy. Ta niepewność mogłaby rodzić dwojakie konsekwencje, albo ograniczałaby ambicje rozwoju firmy, lub w założeniu interpretacji, że podatnik nigdy nie nabył prawa do zwolnienia, konsekwencje powstania zaległości podatkowej wraz z ewentualnymi odsetkami. Projekt zakłada również, by podatnicy korzystający z kredytu podatkowego zobligowani byli do składania odrębnego zeznania za każdy rok objęty zwolnieniem, które dotyczyć będzie wyłącznie dochodów z działalności gospodarczej. Wydaje się to być rozwiązaniem komplikującym system, gdyż gdy podatnik ten osiągnął inne dochody opodatkowane według skali podatkowej, na przykład z najmu albo ze stosunku pracy, musiałby złożyć dwa odrębne zeznania. Mógłby również dwukrotnie odliczyć kwotę pomniejszającą podatek. I jeszcze dwa rozwiązania, które wnoszą projektodawcy, to propozycja przyznania podatnikom korzystającym z kredytu podatkowego dodatkowej preferencji podatkowej, która umożliwia rozliczenie w pełnej wysokości straty podatkowej poniesionej w okresie korzystania ze zwolnienia, oraz projekt nie uwzględniając wydłużenia okresu korzystania ze zwolnienia do 2 lat, a dodatkowo w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych i możliwości rozliczenia się podatnika raz jednego roku na zasadach ogólnych, a w drugim roku ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, objęcie skutków utraty prawa do zwolnienia na zasadach obowiązujących. Reasumując, są to rzeczywiście nowe rozwiązania w polskim prawie, jeszcze niestosowane. Myślę, że warto dać przedsiębiorczym Polakom i taką szansę. W związku z powyższym powtórnie zgłaszam wniosek o kontynuowanie prac nad tą ustawą w Komisji Finansów Publicznych. Dziękuję.